W dzisiejszej Akademii Fanar przejdziemy do omówienia podstaw związanych z wierceniem otworów pod gwinty. Główną cechą różniącą między sobą wiertła monolityczne do metalu jest materiał, z którego są produkowane. Najczęściej spotykane są stale narzędziowe oraz węgliki spiekane. Wybór odpowiedniego wiertła zależy od kilku kryteriów. Wiertła ze stali narzędziowych mają stosunkowo wysoką odporność na drgania i mało precyzyjne prowadzenie. Dlatego mogą być stosowane praktycznie we wszystkich rodzajach maszyn, począwszy od ręcznych wiertarek, poprzez wiertarki stołowe, na maszynach numerycznych kończąc. Zwykle mocuje się je w trójszczękowych uchwytach wiertarskich, czy w oprawkach z tulejami zaciskowymi. W celu zachowania optymalnej ceny, chwyt i średnica robocza wykonywane są w tej samej tolerancji H8. Wiertła węglikowe wybaczają mniej błędów. Ze względu na bardzo wysoką twardość, a co za tym idzie kruchość, powinny być stosowane jedynie na sztywnych obrabiarkach i centrach obróbczych. Największą trwałością odwdzięcza się przy zamocowaniu w precyzyjne oprawki hydrauliczne lub termokurczliwe. Pozwala na to szlifowany chwyt w wąskiej tolerancji H6. Tolerancja średnicy roboczej to M7. Dzięki tym cechom otwory wykonywane wiertłami węglikowymi będą miały większą dokładność wymiaru i pozycji. Wiertła ze stali szybko tnących HSS poradzą sobie jedynie z wierceniem popularnych stali konstrukcyjnych i materiałów nieżelaznych. Bardziej efektywnym wyborem będą wiertła ze stali kobaltowej HSSE. W naszym katalogu jest to seria Inox. Kobalt zwiększa wytrzymałość temperaturową i poszerza stosowalność takich narzędzi, m.in. o stale nierdzewne. Trwałość wierteł stalowych zwykle wynosi dziesiątki lub w bardzo dobrych warunkach setki otworów. Przy prawidłowym zastosowaniu wierteł z węglików spiekanych, ich trwałość będzie sięgać tysięcy otworów. Ze względu na znacznie wyższą twardość oraz odporność temperaturową, wiertła węglikowe mogą być wykorzystywane do obróbki o wiele trudniejszych materiałów, takich jak stale ulepszane cieplnie, a przy odpowiedniej konstrukcji nawet materiały zahartowane. Rozwiązanie stosowane w grupie Master Drill, jakim są wewnętrzne kanały doprowadzające chłodziwo, idealnie sprawdzają się w detalach wykonywanych ze stali nierdzewnej i superstopów żaroodpornych. Precyzyjnie podana ciecz chłodząco-smarująca zredukuje i odprowadzi wydzielane ciepło, ograniczając umocnienie tych materiałów. Kierunek przepływu chłodziwa gwarantuje bezproblemowe usuwanie wiórów i wydajną obróbkę. Na przedstawionych zdjęciach zestawiono wygląd wiórów z austenitycznej stali nierdzewnej przy użyciu wewnętrznego doprowadzenia chłodziwa oraz bez niego. W tym drugim przypadku wióry mogą szybko uszkodzić wiertło. Jeśli nie mamy możliwości podawania chłodziwa przez wrzeciono, należy podawać je zewnętrznie, kierując jak najbliżej strefy skrawania. Po wybraniu rodzaju wiertła należy dobrać odpowiedni rozmiar oraz parametry obróbki. Niezależnie od materiału wiertła należy kierować się zasadą jak najkrótsze wiertło, jak to możliwe. Im narzędzie jest krótsze, tym mniejsze bicie promieniowe oraz większa sztywność. Wystarczająca długość to taka, przy której przy maksymalnym zagłębieniu wiertła ponad otwór wystawiać będą rowki wiórowe o długości dwóch średnic wiertła. Jeżeli nie zachowamy tej zasady, wióry zaklinują się w rowkach wiórowych, co może doprowadzić do złamania narzędzia. O sposobie oszacowania głębokości otworu i średnicy wiertła wspominaliśmy już w odcinku o gwintownikach ręcznych. Natomiast teraz zaprezentujemy, jak poprawnie dobrać na podstawie katalogu prędkość skrawania i posuw wiertła. Pierwszym krokiem jest znalezienie w tabeli doboru odpowiedniego materiału, którego będziemy obrabiać. Przyjmijmy, że wiercić będziemy w austenitycznej stali nierdzewnej o oznaczeniu 1.4301. Następnie odczytujemy, do jakiej grupy przypisany jest nasz materiał. W tym wypadku to M1. Do dyspozycji mamy frezarkę CNC z doprowadzeniem chłodziwa przez wrzeciono. Ponieważ mamy do czynienia z produkcją seryjną, więc najlepszym wyborem będzie węglikowe wiertło Master Drill z wewnętrznym chłodzeniem. Zakładamy, że dla naszego detalu wystarczy robocza długość wiertła wynosząca 3 średnice robocze. Dla tego wariantu i określonej grupy materiałowej odczytujemy parametry. Zapis 60B należy czytać jako prędkość skrawania 60 m na minutę, zaś B to znaczenie grupy posuwów. Konkretną wartość odczytujemy z kolejnej tabeli z przecięcia oznaczenia grupy posuwów i średnicy roboczej. Tak na przykład w przypadku średnicy Φ5 posuw na obrót wynosi 0,1 mm. Jak przeliczyć te wartości na prędkość obrotową i posuw minutowy, znajdziemy w większości poradników oraz w sekcji technicznej naszego katalogu. Porównując parametry dla wierteł węglikowych i stalowych, zaobserwujemy znaczne różnice. Wiertłami węglikowymi pracuje się o wiele szybciej, są znacznie bardziej wydajne oraz trwałe
o ile zapewnimy im bardzo dobre warunki mocowania. Poza tym warto pamiętać o kilku zaleceniach. Wiertła węglikowe źle znoszą pracę przerywaną. Moment wejścia i wyjścia z materiału wiąże się ze zmiennymi obciążeniami wywołującymi drgania. Te zaś mogą powodować wykruszenia. Z tego względu otwory powinny być wiercone w jednym przejściu. Wycofywanie stosuje się przy wierceniu dłuższych otworów wiertłami stalowymi dla schłodzenia narzędzia i odwirowania. Z racji większej sztywności wierteł węglikowych, jeżeli wiercimy w równej powierzchni, nie ma konieczności wykonywania nawierceń. Ponadto wiertła węglikowe posiadają samocentrujący wierzchołek, czyli korygowany ścin. Ścin jest to element wierzchołka, który jedynie gniecie materiał i nie bierze udziału w skrawaniu. Zwiększa on wydzielanie ciepła i opory. Korekcją ścinu są specjalne podcięcia zmniejszające jego wielkość, jak również opory towarzyszące wierceniu. Dobrej jakości wiertła HSSE również można rozpoznać po wykonanej korekcji tego elementu. Elementem każdego wiertła odpowiadającym za prawidłowe prowadzenie w otworze są łysinki. To wąskie paski na części roboczej określające średnicę roboczą wiertła i będące swego rodzaju ogranicznikami. Odpowiadają za to, by część walcowa wiertła ślizgała się po powierzchni bocznej otworu i by nie został przez nią rozbity. Niezależnie od zastosowania, poleca się stosowanie wiertła z powłokami PVD. Wydłużają one trwałość narzędzi oraz ograniczają nalepienia materiału obrabianego na krawędzie, co korzystnie wpływa na jakość powierzchni wierconego otworu. Wiertła inox ze stali kobaltowej występują w powłoce TN2, wiertła węglikowe w powłoce AT, natomiast dedykowane wiertła do stopów aluminium w powłoce TIB2. Jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych i subskrypcji. Do zobaczenia!